Buty, szczególnie nowe, mogą być przyczyną wielu problemów. Mogą być niewygodne, śliskie, uciskać i obcierać. Trzeba o nie zadbać, by dobrze służyły, a chodzenie było źródłem przyjemności. Pierwszy. Zeszlifowanie podeszwy. Gładkie podeszwy w kontakcie z gładkim i śliskim podłożem mogą doprowadzić do poślizgnięcia i poważnej kontuzji. Gładkie podeszwy warto zeszlifować papierem ściernym. To zwiększy ich przyczepność i stabilność. Drugi. Klej na podeszwie to inny sposób na zrobienie powłoki antypoślizgowej. Kilka linii kleju na gorąco wystarczy, by uniknąć ślizgania butów. Trzeci. Mydło przeciw otarciom. Nowe buty są sztywne, niedopasowane do naszej stopy i mogą powodować otarcia. Posmarowanie wewnętrznej strony buta mydłem pozwoli zapobiec tym niedogodnościom. Czwarty. Worki z wodą na za ciasne buty to sposób na to, by rozbić buty. Zamroź wodę w woreczku, wstaw do butów i zostaw na kilka godzin. Po tym czasie obuwie delikatnie się rozszerzy. Piąty. Wkładki z biustonosza, wkładki ze stanika możesz wykorzystać do butów. Szósty. Soda oczyszczona pomaga na skrzypienie butów spowodowane wilgocią. Wyciągnij wkładki i posyp warstwą sody. Pozostaw na noc, aby soda mogła wchłonąć wilgoć. Rano wysyp sodę i ciesz się cichymi butami. Siódmy. Skórzany pasek zamiast łyżki do butów. Skórzany pasek zastąpi łyżkę do butów. Włóż końcówkę do buta, a drugą, tę ze sprzączką, do ręki. Włóż nogę, pociągnij pasek, gotowe. 8. Buty ze skóry lakierowanej. Jeśli nie masz odpowiedniego środka do pielęgnacji tego typu obuwia, możesz użyć środka do szyb i luster. Spryskaj buty i wypoleruj miękką ściereczką. 9. Tłuste plamy na zamszowych butach. Uwielbiasz zamszowe buty, niestety te jasne bardzo się brudzą i powstają na nich jakby tłuste plamy? Odrobina skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej łatwo poradzi sobie z tym problemem. Posyp i wyszoruj suchą szczoteczką.